największą przyjemnością zapraszam Was na kolejny wywiad, na kolejne grube rozmowy, tym razem z Mińska Mazowieckiego. A jest to dla mnie bardzo bliskie sercu miasto, ponieważ w nim się wychowałem, w nim chodziłem do szkoły, także nie sposób przejść obojętnie obok zespołu szkół turystyczno-gastronomicznych. Jest ze mną Rafał Trzeczyński, czyli dyrektor tegoż oto wspaniałego miejsca. Witam Cię bardzo serdecznie. Witam serdecznie. Trudne pytanie na początku. Proszę. Czego chcesz od tego miejsca? Od tego miejsca oczekuję, żeby było fajnym miejscem, które będzie tworzyło super fachowców w branży gastronomiczno-turystyczno-hotelarskiej. No właśnie, bo jeżeli spojrzymy na Wasze poczynania, no to szkoła praktycznie no gdzieś tam na całym świecie się pokazuje, prawda? Ponieważ uczniowie wyjeżdżają poza granicę, mają tam praktyki, również biorą udział w takich najlepszych inicjatywach polskich, jeżeli chodzi o naukę tej gastronomii. Jakbyś mógł coś więcej o tym opowiedzieć? Tak, dokładnie. Udało nam się i udaje cały czas od 2018 roku prężnie realizujemy projekty Erasmus+, mobilności zawodowe dla uczniów, gdzie uczniowie wyjeżdżają na staże zagraniczne, 3-tygodniowe, branżowo, do restauracji, do hoteli, do cukierni, na gospodarstwa agroturystyczne. Gdzie byli do tej pory? Do tej pory odwiedzili Portugalię, odwiedzili Irlandię, Włochy, Szwecję i piękną, słoneczną Chorwację. Wow. Okej. Okay. A jeżeli chodzi o te takie inicjatywy już polskie, w Polsce, co robicie jako szkoła? W Polsce jako szkoła na pewno mamy swoich przedstawicieli w Akademii Mistrzów Smaku Belwedere, gdzie mamy zaszczyt tutaj mieć dwójkę uczniów, którzy już są na finiszu tego pięknego roku. A wiem, że niedługo już kolejna edycja, jak będziecie znowu startować. Tak, dokładnie. Już szukamy kolejnych adeptów, którzy podejmą wyzwanie i będą doskonalili swoje umiejętności. Ponieważ jako szkoła my dajemy tą podstawę, tak? Natomiast taka inicjatywa jak Akademia Mistrzów Smaku Belwedere podnosi ten poziom o wiele, wiele wyżej, czego w szkole nie możemy uczynić. No właśnie, a znajdujemy się w ogóle w stołówce, która jest przepiękna. Byłem na waszym zapleczu kuchennym. Zaplecze, można powiedzieć, jednej z najlepszych restauracji, jak się chodzi gdzieś tam po Polsce. Jak to się robi, żeby mieć takie zaplecze w szkole gastronomicznej? Generalnie jest tak, że szkoła posiada sprzęt z XXI wieku. Dzięki różnego rodzaju projektom unijnym, dofinansowaniom, w których bierzemy aktywny udział, tak? Startujemy jako beneficjenci, korzystamy z tego. Ponadto w naszej szkole jest taki, moi poprzedni dyrektorzy zainicjowali taki pomysł pracy, praktyki zawodowej, że uczniowie gotują, pozostała część społeczności szkolnej może skorzystać z tego, co wytworzą w ciągu tak zwanego lunchu i zjeść tutaj fajny obiad, który jest przygotowany przez ich koleżanki i kolegów na zajęciach praktycznych. Wow, czyli codziennie wszyscy adepci tej sztuki kulinarnej mogą normalnie jeść lunch? Tak, praktycznie wow. Codziennie. Jakie dania znajdują się w Waszej ofercie i w jakich mniej więcej są cenach? Dania w naszej ofercie są podyktowane programem nauczania, bo to jest podstawa działalności pracowni. Natomiast ceny kształtują się od 2 zł za same ziemniaki, jeśli już ma na to ochotę, do 10 zł na przykład za lasagne, którą też uczą się nasi uczniowie przyrządzać na terenie szkoły. Chciałbym Cię jeszcze zapytać, dlatego że widziałem wielokrotnie, że uczniowie z Twojej szkoły gdzieś tam wychodzą poza nią i na przykład stają się kelnerami. Też wspieracie różne eventy. Jak to wygląda? Jako szkoła gastronomiczna również kształcimy technika usług kelnerskich i wspomagamy zaprzyjaźnione instytucje, organ prowadzący, starostwo powiatowe, że na terenie szkoły przygotowujemy z reguły zimne przekąski, natomiast kelnerzy robią całą obsługę na danej uroczystości, chociażby jubileusz 40-lecia poradni psychologiczno-pedagogicznej w Sulejówku, chociażby 20-lecie powiatu mińskiego, gdzie serwujemy to, co zostało przygotowane tu na terenie szkoły, przewiezione i tam wystawione przez naszych kelnerów. Hotele, podróże, niesamowite jedzenie i wyjątkowe postaci. Jeżeli interesuje Cię świat gastronomii, to jesteś w idealnym miejscu. Zapraszam do subskrypcji.
Chciałbym się zapytać o nurt, który gdzieś tam generalnie, nie wiem, 2015-16 rok rozpoczął się. Chodzi mi o Zero Waste. Dlatego, że dzisiaj też mamy piknik, który wy organizujecie tutaj powszechnie otwarty dla wszystkich ludzi z miasta. Będzie też Kurt Scheller, jedną z osób, która będzie gotowała, także tym bardziej jest to podniosła chwila dla wielu osób, w tym też dla mnie. Jak szkoła wpisuje się w ten nurt Zero Waste? Jako szkoła staramy się nadążać z najnowszymi trendami kulinarnymi. Moi nauczyciele gastronomii wprowadzają poprzez udział w szkoleniach, szkolą się w tym temacie, zdobywają nowe umiejętności i później dzielą się tymi umiejętnościami z uczniami, jak nie marnować żywności, jak gotować zdrowo, jak gotować z jak najmniejszym użyciem soli, tłuszczu, czyli żeby to zdrowe żywienie było na pierwszym planie. Dlatego też w gastronomii, w technikum żywienia usług gastronomicznych mamy taki akcent dietetyka, żeby wszystkie produkty i całe przepisy były w miarę dietetyczne, zdrowe, co jest też ważnym akcentem w naszej edukacji. Jakbyś mógł jeszcze opowiedzieć troszkę o kadrze, która tworzy to miejsce. Co to są za osoby? Kadrę zespołu szkół turystyczno-gastronomicznych tworzą nauczyciele, którzy są gruntownie przygotowani, ale muszę się pochwalić takim rodzynkiem, ponieważ oprócz nauczycieli kucharzy, których mamy tutaj na pokładzie, od z września 2020 roku nasze szeregi zasila Alex, który jest Gruzinem, urodził się, wychował w Gruzji i jest kucharzem. Wyemigrował z Gruzji do Polski i uzyskał kwalifikację nauczyciela i zasila nasze szeregi, czyli to jest kucharz-nauczyciel. Gruzin, który chce pracować z młodzieżą, który chce dzielić się swoimi doświadczeniami, swoją wiedzą i uczy naszych uczniów na przedmiotów gastronomicznych na pracowni. Też wiem i warto o tym powiedzieć, że od jakiegoś czasu można powiedzieć mińszczanin Michał Iwaniuk też gości u was i dzieli się tym kunsztem cukiernictwa, prawda? Wraz z uczniami. Tak, jak najbardziej. Michał Iwaniuk tutaj pojawiał się w takich cyklicznych warsztatach co miesiąc na terenie naszej szkoły. Prowadził całodzienne warsztaty dla cukiernika, bo mamy taki zawód technologii żywności cukiernik. Niestety tą udaną, wspaniałą współpracę przerwała nam pandemia, która po prostu zatrzymała te działania, ale wierzę w to, że jeszcze powrócimy i te warsztaty z powrotem pojawią się na terenie naszej szkoły. A jak oceniasz poziom edukacji gastronomicznej w Polsce? Poziom edukacji gastronomicznej w Polsce wydaje mi się, że jest dosyć wysoki, w szczególności na przykładzie naszej szkoły, która jest wyposażona w sprzęt z XXI wieku. Mamy pełne wyposażenie, które jest używane w profesjonalnych kuchniach, w restauracjach, czyli młodzież ma możliwość poznania działania tego sprzętu, ma możliwość przygotowania się na terenie szkoły do pracy zawodowej, czyli wypuszczamy technika z bardzo dobrym przygotowaniem i merytorycznym, i praktycznym. Bardzo ważne jeszcze dla mnie pytanie, nad czym pracujecie, co zmieniacie aktualnie po to, żeby ta jakość nauczania była jeszcze lepsza? Nie tyle co pracujemy, ale co chcielibyśmy zmienić, to zmienić system przystępowania i sposób przeprowadzania egzaminu zawodowego, który kończy i decyduje o tym, czy dany absolwent uzyskuje tytuł technika, czy nie, ponieważ ten system nie jest do końca z XXI wieku. My uczymy w kuchni XXI wieku, natomiast egzamin zawodowy troszeczkę nie domaga w tym temacie i wydaje mi się, że to jest do poprawy delikatnej. Jak również zależy mi na tym, żeby jak najwięcej uczniowie mogli mieć możliwość odwiedzania kuchni restauracyjnych, kuchni hotelowych, żeby na tym żywym organizmie mogli widzieć, jak pracuje prawdziwa kuchnia, na czym prawdziwa praca kucharza polega, z czym się wiąże prawdziwa gastronomia. Zespół szkół turystyczno-gastronomicznych w Mińsku Mazowieckim za 3 lata. Będzie w tym samym miejscu na ulicy Budowlanej 4. Będzie posiadał pełną kadrę, dobrze przygotowaną i pełne sale uczniów, którzy są świadomi tego, jaki zawód wybrali
i dokąd ten zawód ich w przyszłości doprowadzi, czyli że będą mogli w każdym mieście europejskim znaleźć pracę jako topowi kucharze. Rafał Skrzeczyński, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.